Słuchajcie, w tym odcinku pokażę Wam, ile trzeba mandarynek na 1 litr soku. Zrobimy takie doświadczenie, tak? W tym celu, słuchajcie, zważymy po prostu oto te mandarynki. Pokażę Wam, dziewczyny i chłopaki, że matematyka też jest fajna. A nie tylko po prostu, słuchajcie, struganie ptaszka czy czochranie bobra. I tutaj dochodzimy, słuchajcie, do podstawowego pytania. Czy da się wydoić byka? Chłopaki, dziewczyny, czy da się wydoić byka? To jest podstawowe pytanie. Naprawdę. Jeśli chodzi o pomarańcze, o grejpfruty i o mandarynki. I tym jakże pięknym intro chciałbym po prostu przejść do dalszego wykładu, kolegi. I co teraz zrobimy? Zrobimy z tych mandarynek dwóch, które ważą, słuchajcie, 245 gram. Zrobimy z nich sok. Czyli musimy je przekroić, tak? Przekroimy te mandarynki. Jedna. Druga. Teraz zrobimy z tych mandarynek, słuchajcie, sok. Tutaj są nasze mandarynki. Tutaj będziemy później to wylewać. Zobaczymy, ile tutaj tego jest, słuchajcie. Dobra, to teraz zapraszam Was po prostu na chwilę przerwy. Nie odchodźcie za daleko, nie od komputera. Ewentualnie do drugiego pokoju możecie się przejść, bo naprawdę mam taką krzepę dzisiaj. Mam taką, słuchajcie, krzepę dziewczyny w tej oto ręce, że nie wiem, ja bym mógł, nie wiem, 5 ton na przykład, z 5 ton mandarynek zrobić wam soku. Do tego kraju, naprawdę, dziewczyny. Ale tylko do dziewczyn, nie? Chłopaków nic nie zrobił. Tylko dziewczyny się liczą. Only girls in the world. Także poczekajcie jeszcze chwilę, nie? Bo sok się robi. Zaraz będzie koniec. Naprawdę, matematyka jest fajna. Naprawdę, później będziecie siedzieć przed komputerem, nie? 12 godzin, będziecie pracować, będzie Was krzyż bolał. Będziecie pracowali i rozwijali takie piękne samochody, ale samych nie będzie Was stać na nie. I będzie super, naprawdę. Coś musi. Dobra, no i słuchajcie, jest trochę tego soku. Jeszcze palce przyjadę, nie? Bo i tak tylko ja to będę pił. Tego miąższu może też troszkę damy, żeby nie zakłamać całkiem wyniku. Po co jeszcze leci, zobaczcie trochę tam tego miąższu, tu, tak. Dobra. No dobra. Tak normalnie po prostu, jak to się w domu robi, tak. Jest. I teraz sprawdzamy, ile tego soku udało nam się wycisnąć, słuchajcie, z tych po prostu mandarynek. Z tego miejsca trzeba pozwolić panią mandarynę, kochani. Co za występ. Do końca życia. A jeszcze może i zgodnie. Będę to pamiętał. Dobra. Jest sok z mandarynki. Jest sok z mandarynki, kochani. Ile tego jest? Dobra, jakieś 111 ml. Słuchajcie. Dobra. 111 ml. Nie będziemy tutaj wydziwiać, słuchajcie. Około 111 ml. I teraz liczymy to. Jak to się liczy? Znowu na krzyż. 245 gram mandarynki daje nam 111 ml soku, słuchajcie. To ile mandarynek potrzebujemy na 1 litr, czyli na 1000 ml. I na krzyż znowu, czyli 245 razy 1000 ml przez 111 ml. Ciekawe, czy ktoś już z Was policzył, tak? Ja już jestem starszy, potrzebuję kalkulatora takich rzeczy. Ale wy dacie radę, naprawdę. Razy 1000 to bym jeszcze dał radę podzielić przez 111. To jest, kochani, 2207 gram, czyli około 2,2 kg, tak? 2,2 kg. No i dobra, i teraz skoro. I jaki jest koszt, słuchajcie,
Czyli 2,2 kg potrzebujemy na 1 litr soku. Jaki będzie koszt tego 1 litra, skoro 0,5, zobaczcie, 0,5 kg to jest 3,5 zł. To 2,2 kg to jest x zł, tak? Czyli teraz x równa się 3,5 na krzyż, tak? 3,5 razy 2,2 przez 0,5. I to jest ile? Dobra, liczymy. 3,5 razy 2,2 dzielić przez 0,5. Słuchajcie, 15,4 zł. Czyli jakieś 15,5, przepraszam, czyli jakieś 15 zł, słuchajcie, litr soku z mandarynek. Co można z takim sokiem zrobić? Można go po prostu nazwać najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, naprawdę można go wypić z czystym sumieniem, bo jest, powiedzmy, że jest bio i ekologiczny, bo takie były mandarynki.